Szanowni Państwo, w imieniu wielopokoleniowego zespołu artystycznego Nadzieja, samorządu Kocka, mieszkańców miasta, gminy i parafii Kock, pragniemy powitać naszych zacnych gości na dzisiejszym spotkaniu z okazji premiery widowiska poetycko-muzycznego Nasze Betlejem. Witamy więc serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Kazimierza Gurdę, ordynariusza naszej siedleckiej diecezji. Witamy księży i siostry zakonne, towarzyszące księdzu biskupowi w osobie księdza prałata Bogdana Krewczyka, proboszcza naszej parafii. Witamy i wyrażamy radość z obecności wśród nas pani Janiny Biegalskiej z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Z radością witamy pana Mariana Starownika, wicewojewodę lubelskiego. Jest z nami zaprzyjaźniony już z zespołem pan Fryderyk Puła, starosta lubartowski. Oraz wicestarosta Kazimierz Sysiak. Zaszczyciła nas swoją obecnością pani Barbara Ławnik, prowadząca pracownię artystyczną Traw w Lublinie, która przyszła nam z pomocą w kompletowaniu strojów na dzisiejszą uroczystość. Witamy pana Marka Krupę z ekipą. Dzięki jego natychmiastowej, wczorajszej decyzji nasze wizualizacje będą zrealizowane na odpowiednim poziomie technicznym. Z radością witamy przedstawiciela Rady Powiatu, a naszego lekarza, pana Dariusza Różyckiego. Witamy samorząd Kocka w osobie pana burmistrza Tomasza Futery i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kocku pana Marka Futery. Witamy dyrektorów i nauczycieli naszych szkół w osobie pani dyrektor liceum Ewy Gus oraz pani dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum Haliny Pietrzeli. Witamy naszą służbę zdrowia, a szczególnie panie doktor, które dbają o zdrowie naszych najmłodszych artystów, panią Marię Fajt i panią Urszulę Orzeł. Witamy na serdecznie. Witamy wszystkich obecnych na koncercie, rodziców i rodziny naszych artystów, a także sympatyków naszego zespołu, w tym gości z Siedlec i z Lublina. Witamy również redaktora Radia Lublin. Prosimy o wystąpienie opiekuna artystycznego zespołu, reżysera dzisiejszego widowiska Nasze Betlejem, pana Józefa Obroślaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Pan dyrektor przybliży nam przesłanie tej poetyckiej wizji Bożego Narodzenia.